Witam Was serdecznie, moi drodzy, w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem zakupowym, który będzie haulem nie tylko kosmetycznym, więc już nie przedłużając, bo troszeczkę mam tych rzeczy, przechodzimy do sedna. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, jest to rzecz, która pochodzi z Sephory i jest to rzecz, która będzie rzeczą na prezent. Jest to gąbeczka Beauty Blender, oczywiście. Ja kupiłam ją na prezent, ponieważ sama jestem z niej bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, więc z czystym sumieniem i z czystym sercem mogę ją komuś sprezentować, tak aby również mógł się cieszyć tym, jak ta gąbka jest wspaniała. Więc to jest pierwsza rzecz. Mi się udało ją kupić troszeczkę taniej, bo za 60 zł, z uwagi na to, iż miałam tam 10% bodajże około zniżki, więc to jest pierwsza rzecz, która pochodzi z Sephory. Kolejne dwie rzeczy są ze strony udane zakupy. .com.pl, o ile dobrze pamiętam, ze strony udane zakupy i są to oczywiście dwie pary moich ukochanych rzęs, które są dostępne tylko i wyłącznie w tamtym sklepie internetowym. Jest to model Ardell Wispies Black i ja te rzęsy kocham, więc sobie zamówiłam po prostu zapasik na najbliższe 2 miesiące, ponieważ po prostu taka jedna para starcza mi na około miesiąca, więc postanowiłam, że właśnie sobie zakupię zapasik w razie jakby coś się działo. To zawsze lepiej mieć. Jeżeli chodzi o cenę, to te rzęsy kosztują bardzo korzystnie, że tak powiem, na stronie internetowej udane zakupy, ponieważ można je tam kupić za 16,90, a stacjonarnie w sklepach Rossmana, jeżeli już w ogóle są dostępne, to kosztują 24,90, więc no nie oszukujmy się, raczej jest to na tyle duża przebitka, że nie ma co przepłacać. Kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o haul zakupowy, to Rossman. I ja tutaj szybciutko Wam pokażę to, co kupiłam i jeszcze będą rzeczy z Golden Rose. Pierwsza rzecz to jest taka woda, zapach, woda toaletowa z Katy Perry Killer Queen. Mi się bardzo podoba ten zapach, jest słodziutki. Ja lubię tego typu w ogóle takie, wiecie, zapaszki, które gdzieś można sobie tylko tak psiuchnąć, żeby mieć po prostu coś, co nam da jakiś zapach, a niekoniecznie będzie czymś jakimś, nie wiem, mega wysublimowanym i tak dalej. Po prostu lubię ten zapach, chętnie do niego wracam i akurat był w promocji, więc postanowiłam go zakupić. Kolejna rzecz z Rossmana jest to balsam do ciała, odmładzające mleczko do ciała z Bielendy. Jeżeli chodzi o zapach tego, to jest Afryka Spa i tutaj możemy znaleźć daktyl i kokos. Jest to taki troszeczkę, bym powiedziała, orientalny zapach, taki troszeczkę duszący, ale ja takie zapachy około cynamonowe lubię i powiem Wam szczerze, że bardzo też chętnie do takich zapachów wracam. On ma w składzie bioolejek arganowy, więc bardzo fajnie też nawilża i regeneruje, także ja sobie chętnie będę go zużywała. Już mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo przyjemny, szybko się wchłania, ponieważ już zaczęłam go używać. Nie pamiętam dokładnie, ile kosztował, ale myślę, że coś około 11,99, a ma gramaturę 250 ml. Kolejna rzecz to oczywiście suchy szampon Batiste i tutaj jest zapach original, czyli po prostu taka wersja podstawowa. Niestety jest to wersja, która przypada mi, jeżeli chodzi o zapach, najmniej, ponieważ pachnie tak typowo jak antyperspiranty dawne z Nivea i nie odpowiada mi ten zapach, no ale trudno, jakoś to przeżyję. Po prostu nie znalazłam innego bardziej odpowiadającego mi zapachu, bo każdy inny był za bardzo słodki, taki przesadzony, a to też nie o to chodzi, żeby te nasze włosy się jakoś, zapach włosów się mieszał jakoś z zapachem naszych perfum, więc postanowiłam wybrać coś bardziej neutralnego i akurat padło na ten zapach, ponieważ tego, który pokazywałam w poprzednim haulu, czyli Fresh, niestety nie było. I ten szampon suchy z Batiste akurat też był wtedy przeceniony, za niego zapłaciłam chyba 10,99, także za tą dużą gramaturę jest to bardzo dobra cena. Lecimy z kolejnymi rzeczami. Wróciłam znowu do mojego ukochanego peelingu do twarzy, ciała i dłoni z Ziai, liście zielonej oliwki. Ja go kocham, wracam do niego regularnie, chyba że akurat testuję coś innego, więc tak, zakupiłam go ponownie. Kocham ten zapach, kocham to działanie i naprawdę go serdecznie, 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 serdecznie polecam. Jego cena to bez żadnej promocji bardzo korzystnie, około chyba 8 czy 7 zł, jakoś tak. Więc również zachęcam do tego, żeby wejść w posiadanie tego produktu. No i też wróciłam do Isanowych patyczków, które kiedyś polecała Maxineczka. Maxineczka chyba polecała te, albo jeszcze są inne. To są typowo właśnie takie patyczki do poprawiania makijażu. Z jednej strony mają taką szpatułkę płaską, a z drugiej strony taki normalny patyczek, także możemy sobie robić poprawki, jeżeli chodzi o właśnie typowo nasze oczy. Także takie opakowanie 70 patyczków jest bardzo tanie, nie wiem ile kosztuje, jest 2 zł, 3 zł, a starcza na dość sporo czasu, także też polecam. Ja jestem bardzo zadowolona z takich patyczków. I też odwiedziłam Naturę w celu zakupienia tej oto paletki, Face Contour Palette z Kobo. I ona jest chyba w kolorze
Powiem Wam, nie ma tutaj koloru, ale widzę, że ona jest taka bardziej light, zdecydowanie. Fajne jest to, że są zimne tony i fajne jest to, że ten jasny puder jest bardziej żółty, więc jestem bardzo ciekawa, jak ta paleta się będzie sprawdzała. Jest to typowo paleta pudrowa, więc jak będziecie mieli taką ochotę, to przetestuję ją z Wami na kanale. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy macie ochotę na taki test. Jeżeli chodzi o cenę tej palety, to kosztowała coś około chyba 24 zł czy 25. I znowu wracamy do Rossmana, Vibo Fixing Powder, oczywiście zapasik. Ja zawsze sobie muszę dokupić opakowanie, jeżeli jest, bo czasami bywa tak złośliwie, że jak potrzebuję, to nie ma. Więc ja wolę zawsze, jak jestem w Rossmanie, kupić sobie jedno opakowanie. W ten sposób chyba już mam z 10 zapasowych, ale to się nie zmarnuje, ponieważ ja tego nie otwarłam jeszcze, wiadomo, nie? Używam cały czas jakiegoś tam bieżącego, nie otwieram wszystkich naraz. Tak więc kolejne opakowanie Vibo Fixing Powder posiadam i on kosztuje zawsze około 11,99, także całkiem spoko, jak za taki puder prasowany, który starcza nam dość sporo czasu. Kolejna rzecz to mgiełka Make Up Fixer z Bielendy również. Ja ją zakupiłam chyba po Meet Beauty, tak jakoś mi się kojarzy, że coś było tam właśnie o tym fixerze i ja byłam bardzo ciekawa, jak on się będzie sprawował, więc postanowiłam, że go jak tylko go gdzieś dorwę stacjonarnie. No i dorwałam go stacjonarnie w Rossmanie. Jeden minus, który posiada ta mgiełka, jest taki, że chyba będę musiała ją przelać do buteleczki, która ma inny dyfuzor, który bardziej rozpyla tą mgiełkę, ponieważ tutaj po prostu są troszeczkę za duże te krople i one tak osiadają na twarz i mogą tworzyć plamy, nie daj Boże. Więc to jest jeden minus, ale jeżeli chodzi o trwałość, jestem bardzo ciekawa i jeżeli już będę miała wyrobioną jakąś opinię, to na pewno ten produkt Wam gdzieś polecę w jakimś filmiku, więc też dajcie znać, jeżeli miałyście do czynienia z tym produktem, jak Wam się sprawdzał. Jestem ciekawa, czy faktycznie na tyle, na ile jest on reklamowany, czy będzie rzeczywiście na tyle skuteczny. I ostatnie takie bardzo przyziemne rzeczy z Rossmana to mydła z Nivea. Mydło Sea Minerals i Blueberry and Milk. To są dwa takie mydła najzwyczajniejsze w świecie do po prostu mycia. Ja myję twarz normalnie takimi mydłami. Lubię dość te mydła Nivea, często do nich wracam, więc takie mydełka, nie wiem, złoty 50 może. Bardzo fajne mają design swoją drogą, podobają mi się. A tak w ogóle to kupiłam dwa te opakowania Vibo. Teraz patrzę, że mam dwa. Także jeszcze większy zapas, słuchajcie. No i teraz przechodzimy do aż dwóch produktów z Golden Rose. I tutaj mam jedną rzecz, którą jest kolejny kolor z Velvet Matów, czyli numerek 31 i aktualnie mam go na ustach. Bardzo mi się podoba ten kolor, jest niesamowicie trwały, ponieważ już go miałam na ustach. Jak zresztą wszystkie inne Velvet Maty, także myślę, że tutaj nie będzie to żadne zaskoczenie, jeżeli mi się ten produkt sprawdzi. A drugi produkt to jest żel do stylizacji brwi. I powiem Wam szczerze, też już go używałam, mam go dzisiaj na brwiach i muszę przyznać, że tutaj, jeżeli chodzi o polecenie ze strony Maxineczki tego żelu jako takiego bardzo trwałego, to rzeczywiście muszę przyznać, że jest on niesamowicie trwały. Utrwala te brwi, te włoski po prostu na cały bity dzień, nic się z nimi nie dzieje, nie przemieszczają się, wręcz zastygają bez ruchu, także myślę, że to jest kolejna perełka, która zasługuje na uwagę i jest to żel z Golden Rose Long Stay Brow Styling Gel. Także serdecznie go mogę polecić, ponieważ już niektórych z tych rzeczy używałam i tutaj też pani w Golden Rose dała mi dwie próbki. Pierwsza z tych próbek jest to próbka kremu BB, który miałam, więc myślę, że tutaj za bardzo nie będę zaskoczona, ponieważ go miałam, o ile go jeszcze dalej nie mam. I jeszcze tutaj kremik do rąk, taka mniejsza próbeczka intensywnie nawilżająca do rąk i paznokci. Także sobie chętnie przetestuję, dlatego że ja zawsze, jeżeli chodzi o kremy do rąk, to nigdy nie za wiele, zawsze fajnie jak coś pod ręką się znajdzie. Tak więc jestem bardzo ciekawa tego kremu, jak on się będzie sprawdzał i może zobaczę sobie później, jaką on ma cenę. Zobaczę. W każdym razie zawsze do torebki jako taki dodatkowy krem do rąk się sprawdzi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kosmetyczne rzeczy. Teraz Wam pokażę jeszcze moje zakupy z Elilu. Zamówiłam taką oto torbę. Te wszystkie rzeczy z Elilu akurat są konkretnie na prezent. Jest to taka torba materiałowa. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać w kamerze. W każdym bądź razie bardzo fajne są tego typu torby na lato, żeby sobie właśnie tak luzem włożyć jakieś rzeczy i po prostu sobie przewieźć przez ramię i tyle. I bardzo fajne są te napisy na tych torbach z Elilu. All you need is new shoes i przekreślone love. Więc tutaj dla butomaniaczek zdecydowanie spoko opcja. Kolejna rzecz z Elilu jest to prześliczny kubek Good Morning Beautiful. I tutaj na odwrocie on ma napis typowo już Elilu. W bardzo fajnym kształcie. Ja uwielbiam białe kubki, które są takie klasyczne, proste, zwykłe, ale jednak niezwykłe w tej swojej zwyczajności. Także taki oto kubeczek. Pozwólcie, że nie będę Wam tutaj przytaczała konkretnych cen,
ale umieszczę Wam linki do tych rzeczy w opisie. No i moi drodzy, ostatnia rzecz z Elilu są to te oto przepiękne różowe trampeczki. One mi się tak mega podobają, po prostu ja mam ostatnio fazę totalną na tego typu rzeczy. Także akurat te buciki też mi się mega podobają i myślę, że ten, do kogo trafią one, jeżeli chodzi o prezent, to myślę, że będzie również bardzo zadowolony. Te buty ogólnie są bardzo wygodne i bardzo dobrze wykonane, także naprawdę serdecznie mogę Wam polecić skorzystanie ze strony Elilu. I ostatnia taka rzecz, którą zakupiłam w ostatnim czasie, jest to taki nietypowy stick, jeżeli chodzi o telefon, o umieszczanie telefonu, o kręcenie czegoś telefonem, o robienie zdjęć. I nazywa się to Flexible Tripod i to wygląda w ten sposób, słuchajcie, taki mały statywik, ma tutaj takie kuleczki, one są takie jakby, jakby to powiedzieć, gąbczaste i możecie sobie naprawdę to wywijać po prostu jak Wam się żywnie podoba, naprawdę widzicie te nóżki, jak Wam się naprawdę podoba i dzięki temu też, że tutaj mamy tą końcóweczkę tak typowo do zamocowania telefonu, no to właśnie tutaj mi się to ułamało już oczywiście, ale sobie to skleję także spokojnie i myślę, że będzie się to też fajnie sprawdzało, ja już wstępnie z tym sobie pracowałam. Też fajne jest to do oglądania filmów, jeżeli na przykład coś robicie w kuchni, możecie sobie to postawić w dowolnej pozycji, gdzieś oprzeć, o wiele łatwiej się ogląda i tutaj też to jest wtedy wyginane, ta główka. I też dzięki temu możecie sobie właśnie tutaj kombinować na wszystkie ustawienia, jakie Wam się żywnie podobają. I to przyszło właśnie w takim opakowaniu i to kosztowało chyba, o ile dobrze pamiętam, około 22 zł na Allegro, także też myślę, że całkiem spoko cena, a można sobie fajnie ułatwić życie, nie tylko jak się chce nagrywać albo robić zdjęcia, ale też właśnie jak chcecie na przykład oglądać jakieś filmiki, kiedy coś robicie i po prostu nie macie gdzie tego telefonu położyć, a nie chcecie, żeby Wam się gdzieś wybrudził albo wywrócił, nie daj Boże. To by było tyle, jeżeli chodzi o mój haul zakupowy, który jest nie tylko kosmetyczny. Koniecznie dajcie znać, czy miałeś już do czynienia z którymiś z tych produktów, a jeżeli tak, to napiszcie, jakie macie opinie. Dajcie znać, czy podobają Wam się te przepiękne różowe trampki z Elilu, bo ja jestem w nich zakochana i chyba sobie również takie sprawię. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za oglądanie, koniecznie zostawcie kciuki do góry, jeżeli podobał Wam się tego typu filmik, a ja dziś dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i ślę Wam moc pozytywnej energii. Trzymajcie się, pa! Baby,